umówmy się, że kiedy ktoś przedstawia się jako niewyspana zołzam, to spotkanie kogoś takiego na swojej drodze o 7:30 może się wiązać z pewnym ryzykiem. O, może. Halo, Dominiko. Cześć, Dominika. Cześć. Dominika, co to się stało, że o tak cudownej, pięknej, mądrej, dobrej kobiecie ktoś mógł pomyśleć, a zwłaszcza ty sama, niewyspana zołza? Ja tak zawsze w poniedziałek. No dobra, nie tylko ty, Dominika, nie tylko ty, ale czy będziesz również zołzą dla Mańka, twojego konkurenta w zabawie Adam czy Madam? Postaram się nie być, ale postaram się. Różnie. Będzie ci łatwiej, bo Mańku, jakie są dwa słowa, które najlepiej cię określają? Siła spokoju! Idealny związek. Niewyspana zołza i Manik, siła spokoju. Myślę, żebyście się spokojnie dogadali. Dobrze, kochani, dzisiejsze pytania będą dotyczyć wydarzenia niezwykłego w historii naszych skoków, a mianowicie wczorajszych zawodów Predazzo z cyklu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Uwaga, i zaczynamy od pytania numer jeden. Dominika gotowa, Maniek gotowy, zgłaszacie się, przypominam, Dominika niewyspaną zołzą, a Maniek siłą spokoju. I pytanie numer jeden. Proszę bardzo, rewelacja tego sezonu w skokach Ryoryu Kobayashi zakończył zawody. A, jak zwykle, na pierwszym miejscu. B. Niewyspana zołza. Proszę, niewyspana zołza. No, proszę bardzo. Na drugim miejscu. Na drugim! Na drugim mówi, mówi Dominika, a jak, co mówi Maniek? Na siódmym, brawo Maniek, brawo, oczywiście. Maniuś. Patrz, Dominika, trzeba było poczekać do końca, no hej. Oj, dobrze, ale Maniek, siła spokoju, wiemy dlaczego. Uwaga. Wiemy dlaczego. A wygrał, wiadomo kto wygrał. Wygrał Dawid Kubacki, nasz Dawid Kubacki. No i pytanie, ile konkursów w życiu Dawid Kubacki nie wygrał? Czekał na pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. A, 25 konkursów, B, 98 konkursów, czy też C, 168 konkursów. Niewyspana zołza. Dominika próbuje, no. B. Mówi 98, Dominika. A co mówi Maniek? To ja powiem A. Co powiedziałeś? A nie. Dawid Kubacki, jak ty, Maniek, siła spokoju i cierpliwości. 168 konkursów musiał czekać, by wygrać. No i teraz pytanie, które zdecyduje absolutnie o wszystkim. Dawid Kubacki jest najwyższym, uwaga, ma 180 cm wzrostu, największym i najcięższym skoczkiem naszej kadry. Waży A, 64 kg, B, 72 kg, a może C, 80 kg. Niewyspana zołza. Proszę, siła spokoju przodem. Maniuś mówi 72, a co mówi Dominika? Dominika? C. No nie, też nie. A waga mówi 64. Proszę, słuchajcie, to my mamy 15 urodziny, zatem po głośniku na nasze 15-lecie dla was na jeszcze lepszy tydzień. Pasuje, Maniuś? Dzięki. Pasuje, Dominisia? Jasne, no i pięknie jest. Nie udawaj. Maciek Rok i Irek Jakubek. Hity na maksa.